Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Matikonix i witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Zemkrika na moim kanale, oczywiście w grze Farming Simulator 22. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie, że tak to powiem, kosić rzepak, ponieważ dawno tegośmy nie robili, a ostatnio kupiliśmy sobie tutaj nowe pole, na którym właśnie mieliśmy rzepak, który nawoziliśmy również w poprzednim odcinku. Jak żeście nie widzieli, to serdecznie zapraszam. Także nie przedłużając, bez zbędnego tutaj, że tak powiem, gadania, wsiadamy sobie do naszego kombajnu i zaczynamy sobie, że tak powiem, kosić. Ja żebym już, jak widzicie, tutaj zaczął właśnie kosić, żebym zrobił poprzeczniaki oraz tutaj jeden przejazd. No i możemy sobie właśnie kosić dalej, że tak to powiem. Także tylko musimy sobie ustawić GPS-a. Tylko no dobra, ustawić GPS-a elegancko. I możemy sobie kosić. Oczywiście jest to rzepak, więc w miarę wysoko powinniśmy to mieć te, że tak powiem, o, motowidła. No i co, witam was właśnie w kolejnym odcinku. Ogólnie jeszcze dzisiaj poza żniwami będziemy sobie sprzedawać sałatę, czyli pierwszy raz sprzedajemy sobie dzisiaj sałatę, właśnie którą właśnie mieliśmy w szklarniach, także zobaczymy, ile z niej zarobimy. Co prawda teraz nie jest sezon na sprzedawanie jej, ale tak sobie pomyślałem, że tak, no jakoś sobie po prostu pomyślałem, że sobie ją sprzedamy dzisiaj na dzisiejszym odcinku, ponieważ poza tym nic innego właśnie robić nie będziemy poza żniwami. Po prostu dlatego właśnie w taki sposób sobie pomyślałem i chcę dzisiaj pogadać o naprawdę kilku ważnych rzeczach. Pierwszą taką kwestią, że tak to powiem, jest intro tutaj do naszej serii. Już wiem, bo zrobiłem ogólnie ankietę, co o tym myślicie, i oczywiście większość zaznaczyła właśnie, że no zajebiście i w ogóle chcemy intro. Dlatego właśnie propos intro pojawi się już po przebudowie, że tak powiem, gospy. Tak, jak będzie przebudowa gospy, to po przebudowie tak jakby pojawi się właśnie intro. Ponieważ właśnie po przebudowie, no będzie najlepiej, będzie to nowa gospa i w ogóle. Więc teraz by było to szybko nieaktualne, te intro, dlatego dopiero po przebudowie się pojawi. A przebudowa będzie gdzieś za parę odcinków, dokładnie jeszcze nie wiem. Ponieważ w następnym odcinku będziemy sobie kopać buraczki właśnie, więc możliwe może, że już na przykład za 2-3 odcinki będzie, że tak powiem, ta przebudowa, dlatego właśnie po przebudowie takowe intro się pojawi. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego intra. Mam muzykę, którą chcę dodać do tego intra i ona będzie idealnie pasować. Druga kwestia jest taka, że muszę te pole tutaj, że tak powiem, trochę upiększyć, powiększyć, ale to będę robić sobie poza odcinkiem. Właśnie, no to jest taka mniejsza w sumie kwestia. I trzecia kwestia jest taka, że chciałbym nagrać dla was odcinek z, że tak powiem, GTA Online na przykład, tak to dokładnie powiem. Ponieważ ostatnio sobie z Kamilkęśmy grali i w ogóle, jak wiecie, ja kiedyś nagrywałem GTA Online z Kamilem i ogólnie właśnie podobało wam się to, ale mam taki właśnie problem, że program mój po prostu coś nie łapie tego GTA mojego i nie chce tego dobrze nagrywać, a jak wyłapuje, no to po prostu no źle to nagrywa i po prostu możecie, oczekuję od was, żebyście mi w komentarzach poradzili, jaki program inny będzie się nadawał właśnie do GTA. No bo do Bandicama to raczej wracać nie chcę. Nie wiem, może Akszyna, czy jakąś ten program nazywał, może bym wziął jeszcze, nie wiem, właśnie po prostu chciałem się wami poradzić, także zobaczymy, co, jak wiecie, właśnie się znacie, to znajdźcie, dajcie znać w komentarzach. No i pojawi się właśnie odcinek z GTA, bo również w sumie są komentarze raz do czasu właśnie propos tego GTA, bo miało ono się pojawiać, ale no niestety się nie pojawia. Ale w zamian tego pojawia się na przykład regularnie w miarę Hunter, albo na przykład Fall Guys. I propos Huntera, w tym tygodniu, dokładnie mówiąc, prawdopodobnie w sobotę pojawi się odcinek z Huntera i będzie to odcinek specjalny, ponieważ będziemy tam grali na tej nowej mapie, na tym nowym dodatku. Co prawda on już wyszedł jakiś czas temu, ale właśnie sobie go zakupię i na tym odcinku będziemy sobie grali i zobaczymy, jak ta mapa wygląda. Tak jak mówię, ona wyszła już dawno temu, chyba z miesiąc temu, czy nawet dalej, ale po prostu i tak taki odcinek sobie zrobimy, bo jeszcze tutaj mapy nie oglądałem i nie wiem, jak ona wygląda, jak się na niej gra.
nowe zwierzęta na nie chyba są, więc naprawdę będzie spoko, także w sobotę, jak ktoś właśnie lubi Huntera, to w sobotę pojawi się odcineczek właśnie z nowego dodatku. Właśnie. Także to była też jedna kwestia taka ważna. Kolejna informacja jest taka, że właśnie dzisiaj wrzuciłem, znaczy dzisiaj, ja wczoraj w sumie wrzuciłem, bo nagrywam to w środę. Wczoraj wrzuciłem odcinek z mini nowej serii, znaczy no w sumie nie nowej, ale no z mini serii takiej, co była kiedyś. I mini serio to nazywamy. I wrzuciłem właśnie ten odcinek wczoraj z latamy po prostu w farmingu. Czyli po prostu, że latamy tymi, no helikopterem w sumie latałem na tym odcinku. Wrzuciłem go godzinę temu i muszę przyznać, że wyświetlenia zrobił nawet niezłe. Więc prawdopodobnie kolejny się odcinek, tak jakby drugi z tego pojawi. Myślę, że w następnym tygodniu. Ale to jeszcze zobaczymy, bo ogólnie w następnym tygodniu pojawi się nowy sezon. Przynajmniej mam takie plany, ale no raczej tak wyjdzie, że w następnym tygodniu, gdzieś w połowie następnego tygodnia pojawi się nowy sezon Od Nędzy do Pieniędzy, drugi sezon dokładnie mówiąc, gdzieś właśnie w okolicach 10 sierpnia. Także no. I myślę, że będzie naprawdę fajnie. No i właśnie propos, oj kurde, żebym przegapił. I propos właśnie tego nowego sezonu z Od Nędzy, będzie on naprawdę petarda, także ja serdecznie wszystkich zapraszam. Naprawdę wszystkich zapraszam na odcinek, który się właśnie pojawi w następnym tygodniu. Ja zresztą na karcie społeczności ogłoszę dokładną datę, kiedy ten pierwszy odcinek z nowego sezonu się pojawi. No i wtedy po prostu zapraszam dosłownie wszystkich widzów, niezależnie czy lubicie czy nie. Zapraszam wszystkich, niech wszyscy dołączają, bo naprawdę dołączają. No w sensie wchodzą na ten film jak on wyjdzie i niech oglądają, nie? Ale to nie wiem w sumie czemu ja to teraz o tym mówię, bo to dopiero będzie za tydzień. Ale właśnie tak o tym mówię, bo naprawdę ten drugi sezon będzie epicki. No Gospa mi wyszła naprawdę spoko, maszyny też wszystko, więc naprawdę będzie co oglądać. I myślę, że mam nadzieję, że wam się spodoba ten właśnie drugi sezon. Ale moim zdaniem na pewno wam się spodoba, także no, dobra. Łączymy sobie już elegancko, dobra. Mamy już jeden zbiórnik wysypany, no trochę tego rzepaku tutaj widzę będzie, także spoko, tam jeszcze drugą przyczepę postawiłem. Więc trochę tego rzepaku będzie, więc jestem z tego bardzo zadowolony. No w sumie nie jest to jakieś mega małe pole też, ale no w sumie no dobra, nawet sypię ten rzepak, także spoko. I propos właśnie tutaj tego pola, wymaga ono zaorania i wapnowania, także będę musiał tutaj to ogarnąć na tym polu, ale właśnie też ogarnę te rzeczy wraz z ogarnianiem właśnie tego pola. Troszeczkę tutaj na tym polu się pozmienia. W następnym odcinku zobaczycie zresztą zmiany, więc no. A następny odcinek z Enkriko pojawi się prawdopodobnie w niedzielę standardowo. Także niedzielny oczywiście standardowy odcinek, niedziela z Enkrikiem jak zwykle. Także no. Bo zauważyłem właśnie, że zawsze jak w niedzielę wrzucam jakiś odcinek, to w większości odcinków, które wrzucam w niedzielę, to zawsze jest M-Krik właśnie. No i się tak w sumie przyjęło, że ten M-Krik w niedzielę się zawsze pojawia. Także no. Więc no. I co tu jeszcze takiego chciałem ważnego powiedzieć. Miałem jeszcze jedną kwestię poruszyć, ale żebym zapomniał jaką. O to chodzi i właśnie, co miałem poruszyć? Kurde, mam to na końcu języka, ale miałem jeszcze właśnie poruszyć jedną kwestię taką bardzo ważną. Kurde, wiecie co, ja zapomniałem ogólnie, co miałem powiedzieć, coś chciałem powiedzieć. Jak sobie przypomnę, to jeszcze to powiem, ale w chwili obecnej, żebym kurde sobie zapomniał. Jak to ja? Problemy z pamięcią. Tak. Dobra. Nam tutaj pięknie ten rzepak sypie, także elegancko. Naszym kombajnikiem co kosimy. Także jestem bardzo zadowolony. Więc to jest ogólnie tyle informacji i rzeczy, które chciałem właśnie powiedzieć. Propos kanału, teraz może pogadajmy sobie dokładniej o tutaj naszym M-Kriku, naszej serii. Więc tak, po przebudowie prawdopodobnie będę chciał kupić nowy ciągnik. Jaki to będzie ciągnik, to właśnie się zastanawiam. I na przykład będzie to ciągnik prawdopodobnie z średnich ciągników oczywiście.
i zastanawiam się, czy może by nie kupić JCB-ka tego, albo na przykład tego Maseja, albo właśnie tutaj tych ciągników, nie? Tutaj się tak zastanawiam, ale nie wiem, czy bym nie chciał właśnie ciągnika, który będzie miał 300 koni, a one niestety, oni tyle nie mają, te ciągniki. Zresztą ja sobie nawet zobaczę w sumie, ile te ciągniki mają. Bo na przykład no tutaj ma 235, ten ma 280, a chciałbym właśnie mieć ciągnik, który będzie miał co najmniej 300, po prostu do tego ziewnika naszego, który żem kupił. I muszę siać 10 na godzinę, więc no to jest trochę niefajne, także chciałbym właśnie ciągnik, który będzie miał 300 koni, ale jest tutaj tych dużo ciągników, właśnie, które no mają co prawda poniżej tych 300, ale naprawdę są zarąbiste i chciałbym jak oczywiście jak najwięcej tych ciągników przetestować. Na przykład ten Massey ma 313 i no, może nad nim się tak się zastanawiałem, czy może jego nie kupić. Więc właśnie dajcie znać, jaki ciągnik najlepiej by było po prostu kupić właśnie, bo no ja się zastanawiam nad tym, jaki ciągnik byśmy mogli kupić. No moim zdaniem właśnie ten Massey, ta Massey by był fajny, JCB albo ten New Holland. Chociaż no New Holland najszybciej, bo on ma 300 koni ponad, także a najważniejsze w sumie są te konie. No ale tam wiadomo, jakoś no chciałem, żeby miał 300 koni, ale nie musi, o tak to powiem. Także te trzy ciągniki, które właśnie pokazałem, je jeden z tych trzech po prostu wybierzcie i tyle. Po prostu w komentarzy wybiorę, a pewnie będzie wszystko podzielone na opinie, więc zdecyduję sam, jak zwykle. Także no, ogólnie ja dokończę tutaj te pole kosić dzisiaj na odcinku, bo no nic, tak jak mówię, innego do roboty nie mam. W sumie będę mógł wam jeszcze pokazać później nasze buraczki, które pięknie sobie rosną na naszym polu. Właśnie ogólnie na nim już nic nie muszę robić, bo tam już jest 100% nawożenia i nie ma chwastów, także aby tylko czekać, aż nasze buraczki dojrzeją i będziemy mogli sobie je kopać w następnym odcinku, właśnie, bo przewinę i w następnym odcinku sobie będziemy je kopać i zobaczymy, ile tych buraków ogólnie sypnie i ile z nich zarobimy, nie? Bo będzie ogólnie jeszcze odcinek pewnie ze sprzedaży ich jakiś fajny, także jeszcze zobaczymy, jak to właśnie zrobię. No ale właśnie propos też tego kopania buraków, wypożyczę prawdopodobnie ten kombajn sam no jeżdżący. Już wiadomo, na przykład z tych, bo moim zdaniem nie ma sensu się bawić na przykład tym o podczepianym do ciągnika, który mieści w sobie 6 ton i nawet do końca przejazdu bym nie dojechał. Dlatego właśnie już nie będziemy kopać raczej tym właśnie ciągnikiem podczepianym do ciągnika, tylko już sobie wykopiemy no już tym samojezdnym, żeby się już nie bawić po prostu. No bo moim zdaniem to by nie było całkowicie sensu jednak. No zresztą tamte pole jest przeogromne, więc takim malutkim ten, oj, by było, że tak powiem, trochę ciężko. Więc wiecie, o co chodzi. Czekajcie, bo ten GPS czasami nie działa tak jak trzeba. Także no, taka moja opinia. Ogólnie tutaj widzę, jeszcze będę musiał buraki zebrać, bo znaczy buraki, za plotę. Będę musiał pozbierać tutaj kamienie, bo one widzę tutaj są mega duże, także także to też będę musiał na pewno zrobić, właśnie pozbierać te kamienie. Także no, co tu jeszcze takiego chciałbym powiedzieć właśnie. No i ogólnie chyba powiedziałem wszystkie takie właśnie najważniejsze tematy, jakie chciałem powiedzieć. Właśnie. Także napiszcie w komentarzach propos tego programu do nagrywania, bo bym chciał właśnie ten odcinek z GTA nagrać jakiś. Także polecajcie jakieś programy. Bo Bandicama na pewno nie chcę do Bandicama wracać, tylko na przykład, nie wiem, no jeszcze przetestuję zresztą sami, będę testował, ale możecie napisać w komentarzach i polecić. Także zapraszam do pisania. I ogólnie jeszcze co, już jak w sumie będziecie pisać, to może zróbmy taką akcję, bo już dawno takiego czegoś nie robiłem, że na przykład napiszcie w komentarzach hashtag żniwa, albo nie, napiszcie hashtag żniwa rzepaku, to przypnę wam serduszko, o, może być taka akcja właśnie. Bo kiedyś pamiętam robiłem takie rzeczy, bo ogólnie ostatnio oglądałem takie moje starsze filmy i to było nawet fajne, dlatego dzisiaj w sumie wróćmy właśnie do tego i
Napiszcie hashtag właśnie, jak ktoś chce oczywiście, hashtag żniwa rzepaku, to przypnę mu serduszko, będziecie mieli serduszko ode mnie. Także no, taka niespodzianka ode mnie. A my ogólnie mamy już prawie pełny zbiornik, który będziemy musieli wysypać. I z tego co widzę, nie zmieści mi się wszystko w jedną przyczepę. Także trzeba będzie się wysypywać do drugiej. Także no, ja spokojnie się tutaj to ogarnie. W sumie nie będę zaczynał drugiego przejazdu, tylko trzeba podjechać tym naszym klasem i trzeba się wziąć, że tak powiem, wysypać. Dobra, wysiądźmy sobie, podbiegnijmy i podjedźmy sobie. Dobra, tu mam 9 ton. A nie, wejdzie na styk. Ja myślałem, że tu wchodzi 19 ton. Nie, tu wchodzi 18. Dobra. Nieważne. Okej. Także podjeżdżamy. Czyli w tę przyczepę jedną wchodzi, że tak to powiem, dwa zbiorniki. No dobra, już będę teraz wiedział. Ale piękny widok, nie? Patrzcie, normalnie miniaturkę cyknę sobie, nie? Tylko muszę sobie wyłączyć, że tak powiem, chudy. Elegancko. O, aż sobie cyknę miniaturkę, nie? Tylko kurde mi tutaj, widzę, pokazuje to gówno. Dobra, muszę sobie to wyłączyć w takim razie. To co pokazuje, że tak powiem, wiadomo, to wypełnienie, to wezmę, wyłączę. Tylko kurde, żebym ja wiedział, gdzie to jest. Pokazywanie. Czekajcie, gdzie to jest wypełnienia. O, dobra, wyłączmy to. Dobra, elegancko. I teraz sobie zrobimy zdjątko. O, eleganckie. Zrobiło mi, czy nie zrobiło? Halo? Dobra, zrobiło mi rzut ekranu, okej. Jakieś chyba przez chwilę budak, ale nieważne. Dobra, włączmy sobie z powrotem ten wskaźnik w sumie i włączmy sobie chudy elegancko, dobra. W ogóle, w sumie tak sobie, jak widzicie, ten, no. Pierwszy raz chyba robiłem na odcinku sobie zdjęcie do miniaturki. Chyba nigdy tego nie robiłem, bo zazwyczaj robiłem to na odcinkach, a teraz zrobiłem to na odcinku, więc... Więc no, zobaczyliście, jak to wygląda. Akurat teraz szybko poszło, bo na przykład czasami jak robię zdjęcia, to nie wiadomo, jak się ustawić. Także no teraz miałem farta i sobie szybko to cyknąłem. Że tak to powiem, chwila i już miałem, nie? Także nawet fajna miniaturka będzie, że tak to powiem. Także no. My sobie jeszcze musimy dokończyć tutaj, że tak powiem, te dwa przejazdy. I będziemy mogli się wysypać, pojechać wysypać ten rzepak do silosu, konkretnie mówiąc. I pojedziemy sobie sprzedać naszą sałatę. I ogólnie jeszcze sobie zobaczę na szybkości, gdzie ta sałata jest najdroższa. Czekajcie, sałata, gdzie jest sałata? Dobra, tutaj. Najdroższa sałata jest tutaj. I to jest tutaj, aha. Czyli standardowo na naszym ulubionym skupie, naprzeciwko naszej gospodarki. Okej. Już się żem przyzwyczaił. Już tak sobie myślałem właśnie, że pewnie tam będzie najdroższa, więc no. Przynajmniej jeden skup mamy, który jest blisko nas. To jest akurat fajne. Ja w ogóle na gospie postawiłem, że tak powiem, to do tankowania sobie paliwem, a przecież naprzeciwko gospy mam stację benzynową i tak dopiero przed odcinkiem tym się zorientowałem, że przecież mamy stację naprzeciwko gospy, więc nie wiem, po co postawiłem tamto na gospie tą beczkę, tak jakby, że do napełniania paliwa, ale już mniejsza z tym. Właśnie. Jakoś nie pomyślałem. Chciałem sobie to postawić, ale jakoś nie przemyślałem, że przecież naprzeciwko gospy mamy, że tak powiem, stację właśnie. Także taki szczegół. Dobra, my elegancko sobie dokończamy tutaj koszenie tego i będziemy mieli skończone. Możemy sobie kugutyła włączyć, jak chcemy, oczywiście. Ale fajnie to miga. To odbijanie jest eleganckie, nie? To mi się akurat mega podoba. Właśnie to odbijanie. Więc nie chcę, ono będzie. Bardzo mocno, fajnie, widzę, mi ktoś snapy wysyła. No, pozdrawiam tą osobę. Nie powiem, że nie. Dobra, mamy skoszone elegancko, także wyłączamy sobie kombajn i możemy się teraz wysypać. Chociaż tutaj już praktycznie jest pełna ta przyczepa, ale już dosypiemy do pełna. O, dobra, elegancko. I teraz się wysypiemy, że tak to powiem,
do naszej przyczepy drugiej właśnie. Także lecimy i będziemy mogli sobie ją wziąć właśnie. Także elegancko mamy sobie koszone, także spoko. Dobra, niech się tutaj to wysypujemy, lecimy, że tak to powiem, po nasz ciągnik sobie, także tutaj, żeby właśnie weźmiemy sobie nasz ciągnik i podepniemy sobie tą naszą drugą przyczepę, żeby już ją zabrać i móc wysypać sobie do silosu właśnie ten tutaj nasz rzepak. Jak sobie wysypiemy, to pojedziemy sobie sprzedać te sałaty i ja jestem ciekaw ogólnie, ile z tej sałaty zarobię, bo nie ogólnie nie liczyłem poza odcinkiem właśnie, bo czasami liczę, a dzisiaj akurat się zdarzyło, że nie policzyłem, więc jestem ciekaw. Zresztą po ile to jest? 2800, więc cena jest no słaba, ale tak jak mówię, no chciałem już sobie to dzisiaj sprzedać po prostu, więc no dobra. My sobie lecimy teraz, ten kumbań trzeba będzie jeszcze schować, ale to później się zrobi, dobra. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Te kurde krzaki są, tu nic nie widać. Ale no nic, trzeba sobie jakoś, że tak to powiem, radzić. Tu jest kurde też nierówno trochę, ale nic nie zrobię. Że tak to powiem, dobra, my lecimy. I musimy się tutaj wysypać, tylko teraz tak, wykiprować to też fajnie by było. Musimy zmienić, co widzę. Oj, muszę lepiej jednak podjechać. O, dobra. No kurde, nie tak. O, dobra. Niech się to wyładowuje. No, ile sypnęło rzepaku? 19 ton, także naprawdę spoko. Nawet jak na takie pole, to naprawdę jest git. Także fajnie, będziemy mogli sobie to sprzedać i będziemy mieli oczywiście pieniądze, tylko teraz tak. Jeszcze drugą przyczepę trzeba wysypać. Dobra. I elegancko mamy wysypane. Także zostawiamy naszego klasa, że tak to powiem. I lecimy sobie teraz do naszego pick-upa. Jak widzicie, pięknie, żebym załadował naszą sałatkę. Teraz możemy... Sałatkę. Tak, będziemy bardzo mocno sałatka to jest. Więc no, dobra. I my sobie lecimy teraz i to właśnie sprzedamy. Ogólnie fajna tekstura jest. Taka mega realistyczna nawet. Że tak to powiem, tych palet, tej sałaty w paletach, o. Także no, oczywiście nasz pimpuś, że tak powiem, standardowo na autostradzie sobie chodzi, jakby nigdy nic. Ale już standard to u niego. Więc już, no nawet mnie to nie dziwi w sumie, także. Także no dobra, my sobie tu skręcamy. I zobaczymy, ile zarobimy za taką przyczepę. Tu jest 6. No to widzę, że dużo nie zarobię. 14 tysięcy góra zarobię, także no nie za dużo, ale tak jak mówię, no teraz nie jest sezon na tę sałatę, ale już sobie tak pomyślałem, bo już było zapełnione tak jakby te miejsca, gdzie się to respią, więc już sobie pomyślałem, a sprzedam dzisiaj, nie? Także no wiem, że się nie opłaca, gówniana cena, ale już trudno, dobra. 18 koła, dobra, trochę więcej jednak niż myślałem. No w sumie to by było prawie po 3000, a nie po 2, więc w sumie trochę żebym się pomylił w liczeniu, ale dobra. Zawsze tam 18 tysięcy więcej mamy. Także git, no trzeba zbierać pieniądze, no bo tak jak mówiłem, no przebudowa gospy będzie kosztować naprawdę sporo, właśnie, że tak to powiem. Dobra, jeszcze, albo dobra, w sumie nie wiem, czy mi się... Dobra, zakończę ten odcinek może przy naszych ciągnikach, o tutaj, przy naszym makroniku i Masei, bo tak sobie je postawiłem tutaj. Więc może przy nich sobie zakończymy. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i w następnym odcinku właśnie będziemy sobie robić te wykopki buraków. Także co, trzymajcie się, do następnego i cześć!